Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Audi A6 z 2000 roku. Tutaj auto ze znanym silnikiem 2.7 V6 turbo o mocy 250 koni. Została tutaj zamontowana instalacja KME Nevo. Pokażmy jej poszczególne elementy. Tutaj widzimy dwa reduktory AC250. Obok mamy filtr fazy checkway. Tutaj mamy dwa filtry fazy lotnej. Głęboko pod osłonami są schowane wtryskiwacze gazowe Yeti Plus. Cały komputer od instalacji gazowej znajduje się w podszybiu. Tutaj winieje tylko nasze podłączenie techniczne. Jest to instalacja z zapasem na około 350 koni. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 18 litrów, po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 20 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 500 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 900 zł, na LPG już będzie to tylko 400 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany po lewej stronie schowku. Teraz wlew gazu. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany. Tutaj został zamontowany zbiornik 55-litrowy, co daje nam około 404 litrów gazu i zasięg blisko 220 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji KME Nevo w tym konkretnym aucie jest to koszt 4300 zł i zwrot następuje po około 8600 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.